No cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie i w tym filmie chcę Wam pokazać 20 nisz na Amazon KDP, które przydadzą się Wam na pewno w czwartym kwartale. 20 nisz, których warto publikować w czwartym kwartale i nie tylko, ponieważ są tam też nisze, które po prostu mają wzięcie przez cały rok. Są to nisze mało oblegane, gdzie jest mało produktów, natomiast mają wysokie search volume, jeśli chodzi o główną frazę kluczową lub inne poboczne frazy kluczowe odpowiadające właśnie tej niszy. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania, ale zanim to mam dla Was jeszcze jedną, myślę, że ciekawą informację. Z racji tego, że korzystam z Helium ten od dawna, to udostępnili mi oni rabaty dla Was w postaci 50% zniżki na pierwszy miesiąc korzystania z Helium ten z dowolnego pakietu oraz 10%, jeżeli chcielibyście taki plan subskrybować co miesiąc. Także możecie sobie założyć konto na Helium ten na dany adres e-mail i przez pierwszy miesiąc mieć ten plan po prostu za 50% ceny. Następnie możecie z takiego planu zrezygnować, założyć konto na inny adres e-mail i znów mieć tą zniżkę 50% do wykorzystania. Także myślę, że dla Was ciekawa opcja. Udostępnili mi takie zniżki dla Was, ponieważ ich poprosiłem. Także kto jest zainteresowany, to zapraszam do linku pod tym filmem. Tam znajdziecie już wszystkie szczegółowe informacje. A tymczasem jedziemy z tematem. Dobra, i pierwszą niszą, którą chcę Wam pokazać, jest Believe in Myself Coloring Book. To jest ta fraza kluczowa właśnie. Jak widzicie, produktów jest 295 w Stanach Zjednoczonych. Więc naprawdę niewiele. Zobaczmy sobie, jak taki produkt wygląda. Powiedzmy, weźmy sobie ten produkt, weźmy sobie, o ten też jest fajny, Fearless. Dobra, i zobaczmy tutaj, co to jest za kolorowanka. I jak widzimy, możemy wejść sobie do podglądu i to wygląda w ten sposób, że jest jakaś grafika do pokolorowania i na każdej ze stron, jak widzicie, czarnej, jest jakiś cytat motywacyjny, inspirujący i tym podobne. Także ciekawa propozycja, myślę, tak to wygląda wewnątrz tej książki. Zobaczmy sobie drugą. Tutaj podejrzewam, będzie podobnie. Tak jest. Tylko że tutaj jest akurat na tle białym. Także możecie sobie zaczerpnąć taki pomysł. Sprawdźmy sobie rankingi tych produktów. Mamy 1105 pozycję ogólnie w książkach w przypadku tej. Natomiast ta pozycja ma ranking na poziomie 295 tysięcy, czyli sprzedaje się dosyć regularnie, jednakże sporadycznie jest kupowana większa jej ilość. Dobra, to jest pierwsza nisza, jak widzicie, dosyć prosta do stworzenia. Oczywiście ja tutaj nie będę omawiał słów kluczowych, na które mogą rankować te produkty, jest ich wiele, ja je sprawdziłem i można naprawdę znaleźć słowa kluczowe, które są bardzo, bardzo często wyszukiwane do każdej z tych nisz, które Wam tutaj przedstawię, dlatego nie będę się tym teraz zajmował, bo chodzi mi o to, aby pokazać Wam tych nisz tutaj 20, więc zabrałoby mi to dużo, dużo czasu z tego filmu. I jedziemy z kolejną niszą. Z racji tego, że zbliża się święto dziękczynienia, które jest pod koniec listopada, to będą na topie właśnie takie książki jak Thanksgiving. I tutaj taką niszę znalazłem jak Thanksgiving Coloring Book for Kids Ages 2-5. Także taka bardzo long tail keywords, nisza mocno zawężona, ale produkty są bardzo ciekawe. Jak możecie zobaczyć, te kolorowanki naprawdę są ładne i sprzedają się naprawdę dobrze. Dobra, i ja tutaj wybrałem sobie trzy pozycje, żeby Wam pokazać. To są tego typu kolorowanki, czyli przede wszystkim jakieś indyki i tego typu rzeczy właśnie związane ze świętem dziękczynienia. To jest święto bardzo hucznie obchodzone w Stanach Zjednoczonych, więc tam targetowałbym ze swoim produktem. Jaki to ma ranking? Jest wydane 7 października, czyli ponad tydzień temu i już ma ranking 33 tysiące, czyli już ludzie to zaczynają powoli kupować. Następna wydana 12 października, czyli 4 dni temu, ranking 807 tysięcy, więc już też sprzedaż jest załapana. Trzecia pozycja, ranking ma 36 tysięcy, ale została wydana ona rok temu. Także widzicie, że te książki co roku właśnie sprzedają się regularnie. I oczywiście tych produktów również nie jest zbyt wiele, ponieważ jest ich około 1000. Dobra, nisza następna, Geometric Coloring Books for Adult Relaxation. Jak widzicie, są to bardzo long tail keywordy, bardzo nisze zawężone. Jest tutaj 530 rezultatów, natomiast to są tego typu produkty, czyli jakieś takie właśnie dziwne, śmieszne kolorowanki, ale bardzo, bardzo łatwe do stworzenia, ponieważ są to figury geometryczne, jakieś patterny właśnie na całą stronę, które służą do tego, żeby je pokolorować. Są to raczej kolorowanki dla dorosłych.
Dobra, i znów wybrałem tutaj jakieś trzy produkty. Mamy coś takiego, zaraz Wam pokażę, jak wygląda środek. Zejdźmy sobie do rankingu, jest na poziomie 66 tysięcy. I to nie jest jakaś książeczka, która jest mocno sezonowa. Ona się sprzedaje przez cały rok, także tutaj możemy taką książkę wypuścić i czerpać pasywa przez cały dosłownie rok. Natomiast podczas świąt oczywiście te sprzedaże rosną. To wygląda coś takiego, jest test color page oczywiście i tu możemy zobaczyć w tle, są takie różnego rodzaju figury, takie patterny i ludzie po prostu kolorują sobie to na różne kolorki, żeby powstał na przykład taki obrazek. Także bardzo ciekawa, myślę, propozycja. Następna książka to jest już Pattern and Design Coloring Book, czyli słowo pokrewne do tych geometric. Dobra, ona ma pozycję 80 tysięcy w książkach generalnie i wygląda tak, jak widzicie tutaj, czyli tak naprawdę gotowe patterny są dostępne gdzieś tam na Creative Fabrica, do której link macie poniżej ze zniżką 20%, to możecie sobie po prostu skopiować na stronę i macie gotową taką kolorowankę. Następna, tutaj mamy pozycję numer 121 tysięcy, także też zarabia fajne pieniążki co miesiąc i to wygląda właśnie w ten oto sposób. Z bliska właśnie coś takiego. Także takie gotowe wnętrza również możecie sobie pobrać na Creative Fabrica. Myślę, że bez problemu coś takiego znajdziecie. A jeśli nie, to jest to naprawdę łatwe do stworzenia w Canwie. I kolejna nisza, która jest związana z poprzednią, Geometric Shapes and Patterns Coloring Book. Ona po prostu nazywa się nieco inaczej, jednakże jest to też nisza, która ma bardzo mało rezultatów, czyli 305 wyników tutaj nam się pojawiło, natomiast produkty są bardzo podobne, po prostu jest inne słowo kluczowe i możecie sobie pod obiema frazami kluczowymi publikować takie właśnie rzeczy. Kolejna bardzo fajna nisza, która też sprzedaje się przez cały rok, na którą jest zapotrzebowanie przez cały rok, czyli Addition and Subtraction Color by Number, czyli dodawanie, odejmowanie, kolorowanie według numeru. Pewnie wiecie, jak wygląda taki produkt, dlatego wybrałem sobie trzy. Przejdźmy sobie do pierwszego i jest on wydany w sierpniu tego roku. W środku wygląda właśnie tak, czyli mamy jakieś działania na określonych polach, trzeba je wykonać i pokolorować według jakiegoś schematu kolorów. Tak jak widzicie to właśnie w tym przypadku. Też prosta książeczka do stworzenia, trzeba tylko mieć pomysł na kolorowankę, trzeba mieć pomysł na jakich kolorów tutaj użyć i taką właśnie historię tutaj ułożyć, ale one się sprzedają naprawdę fajnie, już Wam pokazuję rankingi. One też są dosyć drogie, ponieważ tam musimy użyć czasami koloru. Tam akurat ranking 55 tysięcy, jest bardzo wysoko w trzech kategoriach. Przejdźmy sobie do następnej. Ona została wydana w marcu 2019 roku. Jest to już zawężone typowo do zwierząt. Jak widzicie z tyłu na okładce możecie zrobić sobie taką historię kolorów, które odpowiadają odpowiednim numerom, tak żeby tą książkę wydać w wersji czarno-białej i nie tracić po prostu pieniędzy na druk. Możecie to zrobić z tyłu na okładce, jest to świetne rozwiązanie. I trzecia, którą wybrałem, wydana 2 lata temu. Jest to ten sam format tej książeczki, kosztuje 10 dolarów, a jej pozycja to 102 tysiące, także też regularnie fajnie się sprzedaje. I oczywiście, jak widzicie, rezultatów tutaj jest 392. Jak już jesteśmy przy Color by Number, to wypadałoby wspomnieć o Christmas, które się zbliżają nieubłaganie i na pewno takie książki również będą bardzo popularne. Natomiast tutaj wyników jest 4000, jeżeli Was nie przeraża to, a nie powinno, to jest też fajna nisza, tylko że jak widzicie świąteczna. Oczywiście ją możemy sobie zawęzić na przykład do różnego rodzaju zwierząt kojarzonych ze świętami, jak renifery, jak jakieś baranki, owieczki i tutaj możemy kombinować i tą niszę sobie wyszukiwać może bardziej zawężoną, natomiast 4000 rezultatów to też nie jest źle i one się naprawdę świetnie sprzedają. To są bardzo fajne produkty, tak w ogóle, jeżeli chcecie sobie stworzyć taki produkt, to naprawdę musicie się postarać. Natomiast zobaczmy sobie, jak taki produkt wygląda w środku. To jest to samo, co we wcześniejszej niszy, z tym, że jest ona zawężona do świąt. Jak widzicie, jest tylko 22 strony. To wygląda jakoś właśnie tak. Tutaj ten autor akurat zastosował trochę inną taktykę, ponieważ numerkowi po prostu przypisał słownie, jaki kolor ma użyć. Nie jest to zrobione z tyłu na okładce, chociaż też jest, jak widzicie, paleta kolorów, ale możecie też właśnie wykorzystać coś takiego, że słownie napiszecie, jaki to ma być kolor. To zostało wydane w październiku zeszłego roku. Ma pozycję 587 tysięcy na ten moment, ale to wiemy, że będzie rosło, ponieważ święta już za niecałe 2 miesiące. Za 2 miesiące, ponad 2 miesiące.
Natomiast tutaj macie produkt, który został wydany w sierpniu 2019 roku. Jest też Christmas Colorblind Number i on już ma ranking naprawdę świetny, ponieważ 3737 pozycja w książkach, czyli on już się sprzedaje, 96 stron, on już się sprzedaje ponad 2 miesiące do świąt. Natomiast trzecia pozycja wydana w tym roku, niedawno, dosłownie 2 tygodnie temu, jaki ma ranking? Już ma ranking 188-tysięczny, więc też się już zaczyna sprzedawać. Wobec tego polecam Wam po Halloween zająć się już właśnie produktami typowo na święta, ponieważ to teraz będzie się sprzedawać. I właśnie takimi produktami świątecznymi, które będą się sprzedawać, jest też kolejna gałąź jakby Color by Number Christmas, czyli Mozaik Color by Number, i tych wyników tutaj mamy 290, już nie 4000, czyli jest to nisza zawężona i to wygląda ten produkt właśnie tak. Są takie fajne mozaiki, ten już patrzyliśmy wcześniej, to już wiecie jak ten produkt wygląda. Są takie mozaiki, które po prostu również trzeba pokolorować według odpowiednich numerków i sprawdźmy sobie teraz jak wygląda ranking. 86 tysięcy w książkach, świetnie, naprawdę, jeśli chodzi o produkt sezonowy, to jak najbardziej jest w porządku. $8 kosztuje taka książeczka wydana dosłownie wczoraj, tak? Nie, przepraszam, miesiąc temu. I ma ranking już 142 tysiące, więc to już się zaczyna sprzedawać, też bardzo fajna nisza. Jeżeli coś zostało wydane miesiąc temu, już ma ranking około 100 tysięcy, to naprawdę możemy wysnuwać wnioski, że naprawdę na słowa kluczowe, na które rankuje, dają mu zarobić. Następna świetna nisza, naprawdę mamy 137 rezultatów. Book for Cutting Pattern for Preschool. I to wygląda tak, to są takie wycinanki i analogicznym słowem do tego właśnie Cutting Patterns jest też Scissors Skills. Scissor Skills, bardzo często używane są te dwa pojęcia zamienne, dwie te frazy są używane zamiennie i te książeczki wyglądają tak. Jak widzicie, mamy bestsellera wydanego rok temu, tutaj też jest coś wydane rok temu, tutaj wydane już w tym roku, 2020, tutaj też już pod Halloween, tego nie będziemy może sprawdzać. Nas interesuje coś, co się sprzedaje po prostu przez większość roku w tym momencie i to ma pozycję numer 352 w książkach. Zobaczcie, naprawdę prosty do wykonania zeszycik, do wycinania, pozaznaczać linie jakieś, tutaj nie możemy sobie podejrzeć, pozaznaczać linie, gdzie ten ktoś ma coś wyciąć i takie coś naprawdę się świetnie sprzedaje na Amazonie. Widzicie, to są zwykłe kolorowanki, z tym, że po prostu mamy tą możliwość, żeby to wyciąć. Także na pewno większy format takiej książki byłby tutaj mile widziany. Dobra, następny produkt w tej niszy, Preschool Cutting and Pasting, i tutaj wydany rok temu w lipcu, ranking ma na poziomie 2546 pozycja, świetny ranking, 64 strony i na tym to polega. Następna wydana w tym roku, czy ona już tutaj zaliczyła sprzedaż? Pewnie tak. I sprzedaje się dosyć regularnie, ponieważ ranking na poziomie 438 tysięcy. Kolejna nisza, która jest jakby bardzo podobna do poprzedniej, natomiast jest tutaj użyte inne słowo kluczowe, czyli Scissor Skills. I to jest Preschool Workbook for Girls. I mamy 582 rezultaty. Mamy raz, dwa, trzy bestsellery. Trzy są tego samego autora. Jak widzicie, znowu się powtarza ta pozycja. Tutaj już mamy Halloween, to nas teraz nie będzie interesowało. Nas interesuje coś, co się sprzedaje po prostu regularnie i sprawdźmy sobie kilka pozycji. I na przykład ta pozycja wydana w lipcu 2020 roku, czyli kilka miesięcy temu, już ma sprzedaż regularną, 334 tysięczna pozycja w ogólnym rankingu książek. Następna School Zone, bardzo znana marka na Amazonie, KDP. Tutaj jest ranking, zaraz sobie zobaczymy. 615 pozycja w książkach, masakra. Dobra, wydana w 2017 roku. Trzecia pozycja, Scissor Skills Cute Animals ABC. Wydana niedawno, czyli 2 tygodnie temu, 26 września, ranking 243 tysiące, też świetnie, czyli też już załapała sprzedaż. Jak widzicie, jest to taka książeczka bardzo prosta do zrobienia. Mamy jakąś kolorowankę dookoła niej, jakaś obramówka, po której możemy prowadzić nożyczki i dziecko uczy się i kolorować, i wycinać. Dobra, powrót do święta dziękczynienia i mamy taką niszę jak Thanksgiving Scissor Skills Activity Book, która ma tylko 62 rezultaty w Stanach Zjednoczonych. I jak widzicie, znów jest ten produkt, on jest tutaj akurat sponsorowany, więc tym się nie przejmujemy, tu też jest sponsorowany, już na Halloween reklama idzie.
i możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają właśnie te produkty na święto dziękczynienia. I mamy pierwszy produkt, Thanksgiving Coloring Book for Toddlers, 40 stron za $8, wydany 10 dni temu, 117 tysięcy ranking BSR. Następna pozycja, wydany 5 dni temu, czy już ma jakąś sprzedaż? Ma sprzedaż i ma regularną sprzedaż, ranking na poziomie 200 tysięcy. I trzecia pozycja, wydana jakieś 2,5 tygodnia temu, 27 września. I ranking już na poziomie 40 tysięcy. Także możecie zauważyć, że te produkty już zaczęły się po prostu sprzedawać. I kolejna nisza związana ze świętem dziękczynienia, Thanksgiving Cut and Paste Workbook for Kids 3 to 5. 73 rezultaty, moi kochani. I to jest wycinanka połączona z kolorowanką. Wycinanka, w której trzeba wyciąć jakieś elementy, dopasować do obrazka i tym podobne. Wiecie na pewno, jak to wygląda. Otwórzmy sobie na przykład tą. Chociaż nie, tą chyba już otwieraliśmy ostatnim razem. Zobaczmy sobie coś innego. Jak widzicie, nisza bardzo podobna, natomiast liczba wyników jest inna i jest inne słowo kluczowe do poprzedniej niszy. Zobaczmy sobie na przykład to wydane niedawno. Dobra, to jest nisza, w której są naprawdę świeże produkty. 11 października, czyli 5 dni temu, ranking już 290 tysięcy, także już się sprzedaje. Następna, też 11 października, też 5 dni temu, ranking 200 tysięcy, także też już się sprzedaje. I zwróćcie raz jeszcze uwagę, że jest tych rezultatów tutaj jedynie 73. Ok, kolejna nisza, jest to nisza bardziej dla osób starszych, tak myślę, ponieważ jest to Brain Workouts Variety Puzzles, czyli coś, co ma pomóc nam ćwiczyć swój umysł, aby był on dalej w pełni sprawny, czyli różnego rodzaju aktywności, to co lubicie, czyli sudoku, krzyżówki i tego i tym podobne. Mamy 550 rezultatów tutaj w tej niszy i to wygląda właśnie w ten sposób. Mamy tego rodzaju produkty, Brain Workouts Variety Puzzles, 225 różnych aktywności i sprawdźmy sobie, jak te produkty wyglądają. Ok, pierwszy produkt wydany w lutym tego roku, Tricky Logic Puzzles for Adults. Czy to jest large print? Chyba nie, to jest chyba zwykły druk. I tu jak widzicie jest i Calcudoku, Sudoku, Masiu, coś takiego. 180 stron, ranking na poziomie 14884. Świetny ranking. Przejdźmy sobie do kolejnego. Mensa AARP, to jest marka zastrzeżona, jak widzicie. 100 Logic and Number Puzzles, to już możecie sobie spokojnie wpisać. Czy tutaj zobaczymy środek? Tak, zobaczymy i właśnie tak to wygląda. Trzeba rozwiązać po prostu jakąś zagadkę. I tutaj jest różnego rodzaju, tutaj są różnego rodzaju właśnie takie aktywności dla, przede wszystkim mówię, osób starszych. Jest też klucz odpowiedzi, też prosty produkt do stworzenia, a pozycja 2805 w ogólnym rankingu książek. Kolejna nisza, Human Anatomy Coloring Book for Kids, w ten sposób. I tak, 631 rezultatów, to jest oczywiście kolorowanka, która uczy o ludzkim ciele, tak? Czyli dziecko nie tylko uczy się kolorować, nie tylko uczy się kolorów, ale uczy się też, jak wygląda ludzkie ciało. Jak widzicie, mamy bestsellera, jest to stary produkt, 11-letni. Tutaj już jest produkt roczny, możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj jest produkt wydany w tym roku. Ok, zobaczmy w ten sposób, jak to wygląda w środku. Tutaj są, podejrzewam, bardziej skomplikowane te produkty. Natomiast oczywiście do stworzenia, czy to byście chcieli komuś zlecić, czy może sami macie takiego skilla, to jak najbardziej ludzkie ciało, jakby w rentgenie opisane, co to jest, jakie są poszczególne części ludzkiego ciała, do pokolorowania, do przeczytania, także taka bardzo już no, zaawansowana książka, potwierdza to też ranking, 1200 pozycja w ogólnym rankingu książek. Tutaj jest książka wydana w marcu 2019 roku, ranking 180 pozycja w książkach. Human Body Coloring Book for Kids, My First Human Body Parts and Human Anatomy Coloring Book for Kids. Troszkę się for kids powtarza, natomiast pozycja 162 tysiące w książkach, wydana w sierpniu tego roku, też nieźle, też załapała sprzedaż, mimo tak naprawdę słabej jakości, tutaj powierzchownie oceniając tej książki. I jak już jesteśmy przy Anatomy Coloring Book, to jeszcze znalazłem coś takiego jak Yoga Anatomy Coloring Book, czyli różne pozycje właśnie wykorzystywane podczas
jogi i tutaj też ciało jest jakby prześwietlone, widać wszystkie mięśnie, te mięśnie sobie możemy kolorować i jest to też produkt naprawdę profesjonalnie wykonany. Także jeżeli chcecie, możecie w taką niszę wejść, natomiast tutaj już trzeba albo zainwestować w kogoś, kto zajmuje się tworzeniem takich grafik, zaraz Wam pokażę, bo to wygląda, mamy tutaj jakiś podgląd, no widzicie tutaj na okładce jak to wygląda, zobaczmy sobie inny produkt, ranking 1364, nie możemy tu zobaczyć Science of Yoga, to sobie możemy zobaczyć. Yoga Anatomy to chyba było. Netters Anatomy Coloring Book. Nawet. Ok. Neuro Anatomy Coloring Book. To już jest naprawdę zaawansowana kolorowanka dla młodych studentów chyba medycyny. Młodych mówię poniżej 5 roku życia. Dobrze, ale zobaczmy sobie jak wygląda ten produkt pierwszy od środka. Science of Yoga. Jakiś spis treści. Dużo tekstu i takie bardzo naukowe, tutaj widzicie podejście do tematu. To bardziej wygląda na książkę od biologii, czy książkę właśnie dla studentów medycyny, aniżeli dla dzieci. I tutaj raczej ta grupa docelowa jest obrana. Neuroanatomy Coloring Book to też jest, ja się śmiałem, że dla dzieci poniżej 5 lat, ale to też jest kolorowanka dla dorosłych. Natomiast pozycje w ogólnym rankingu książek są naprawdę wysokie. I możecie się tym jak najbardziej zainspirować. Anatomy to też chyba patrzyliśmy, ale pozycji nie znamy. 1364 nie, jednak patrzyliśmy. Natomiast ten produkt 21 tysięcy ogólnie w książkach. No świetne pozycje mają, świetne, ogólnie świetne książki, świetny pomysł na produkt. Także jeżeli macie takiego skilla lub chcecie zlecić, macie kogoś fajnego gdzieś na Fiverrze, to polecam w taką niszę sobie właśnie wejść, ponieważ jest tylko 374 sztuki. Dobra, kolejna nisza związana ze świętem dziękczynienia, tutaj w Turkey Thanksgiving Coloring Book, czyli wszystko co związane właśnie z indykami, tak jak mówiłem Wam wcześniej. Natomiast tutaj jest sporo produktów sponsorowanych w tej niszy, jest ich około 1000 ogólnie, ale dużo jest reklamowanych. Ponieważ święto dziękczynienia się zbliża, to jak najbardziej to będzie popularnym zjawiskiem na Amazonie. I to są zwyczajne kolorowanki, widzicie, tam bardzo przykuła mój wzrok. Zobaczmy sobie tą kolorowankę. Zobaczmy sobie tą kolorowankę, wydana stosunkowo niedawno, ponieważ no stosunkowo 11 dni temu, tak? I zobaczmy sobie na przykład tą kolorowankę, jak one sobie już radzą, mimo tego, że do święta dziękczynienia mamy jeszcze półtora miesiąca. Ta była wydana w tamtym roku, ranking 151 tysięcy, natomiast on za jakiś miesiąc będzie dużo, dużo niższy. Tutaj możemy zobaczyć, że jest wydana niedawno, czyli 10 dni temu, 117 tysięcy ranking, czyli też świetnie, ta wydana 2 lata temu, dla porównania ranking 30 tysięcy. Dobrze, przechodzimy do kolejnej niszy, bardzo fajnej moim zdaniem, czyli How to Draw Book for Kids Ages 3 to 5, czyli nauka rysowania dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. I tutaj są produkty, które naprawdę fajnie można zrobić, przerabiając zwyczajnie kolorowankę, ucinając jakąś jej część i po prostu dziecko ma dorysować na przykład, nie wiem, połowę rybki, tak? Lub zaznaczając jakieś linie przerywane, chociaż przerywane linie to nie jest fachowe nazewnictwo. Mnie uczyli, że stosunek może być przerywany, a linia ma być kreskowana. Dobrze, ale skupmy się tu na produktach. Jak to wygląda 3 lata temu wydany, na przykład taki? Czy są tu jakieś młode produkty? Relatywnie chyba nie. Natomiast zobaczmy ich rankingi. Jest ich też, jak widzicie, niewiele takich, które mają w tytule How to Draw, raczej te tytuły są troszkę indywidualne, natomiast możemy sobie sprawdzić, nisza jest naprawdę fajna, obiecująca i łatwe produkty tutaj do stworzenia. Ten ma ranking na poziomie 42 tysięcy, 60 stron, wydany był 3 lata temu w grudniu. Zobaczmy sobie środek, jak to wygląda. To jest ogólnie nauka rysowania, widzicie. Dwa kółeczka, następnie dokładamy kolejne dwa kółeczka, środek jeszcze kółeczko i tak dalej i rysujemy sobie motocykl, który ma być efektem finalnym tej zabawy. Także myślę, że bardzo ciekawa propozycja dla takich małych stworzonek, jakimi są dzieci w wieku 3-5 lat, bo nauczą się w ten sposób, jak postępować właśnie z odpowiednimi
rysunkami, jak to robić krok po kroku. Pozycja numer 2014 w ogólnym rankingu książek. Tutaj jest jakiś filmik promocyjny. Wydane to zostało, słuchajcie, w czerwcu tego roku. Także naprawdę podziw pełen. Tu natomiast mamy lipiec 2018 rok. Pozycja numer 6851. Przypominam, że tych produktów na tą frazę kluczową dla tej niszy, dla wieku tych dzieci jest około 1000. Kolejna nisza, Blank Comic Book, Draw Your Own Comic for Girls Ages 11 to 12. I to jest chyba najdłuższy long tail keyword, jaki tutaj wpisałem w ogóle. Natomiast Blank Comic Book to jest nisza już bardzo popularna, jest tam mnóstwo produktów, należy ją zawęzić właśnie na przykład w ten sposób. I tutaj już produktów mamy niecałe 800. Są to oczywiście książeczki, które służą do tego, aby samodzielnie wypełnić pola, czy narysować jakieś pola komiksu, czy narysować postacie, czy dopisać jakieś teksty. Ja też takie produkty tworzyłem, też ich mam kilka na swoim koncie. Natomiast pokażę Wam, jak to wygląda. Jest tutaj, jak widzicie, bestseller. Wygląda to w ten sposób, że tworzymy taki szablon komiksu i po prostu osoba, która zakupi ten produkt, go uzupełnia według własnego uznania. Jest to banalnie prosty produkt do stworzenia, a naprawdę się świetnie sprzedaje i zwraca na siebie uwagę przede wszystkim takimi ciekawymi okładkami, na których jest wiele kolorów i są takie bardzo eye-catching, nie? Teraz przejdźmy do następnego, na przykład stworzonego teraz niedawno, 2 tygodnie temu. Tutaj mamy taki... Coś świeżego jeszcze by się przydało, na przykład ten z kwietnia tego roku. Czy on tutaj już załapał jakąś sprzedaż w tej niszy? Tak, załapał sprzedaż regularną, 119 stron, 206 tysięcy pozycja. Ten sobie sprawdźmy jeszcze, który został wydany niedawno, ten jeszcze sprzedaży nie ma. Ale jak widzicie, tu jest Marvel, naruszenie marki. Jak widzicie, te produkty są bardzo fajne, kolorowe, ciekawe i proste w wykonaniu jednocześnie. Jest ich mało pod takim długim keywordem, także też myślę, że warto tutaj zawężać nisze i tworzyć tego typu książki. Nisza kolejna, How to Draw People for Kids, czyli jak rysować tutaj już konkretnie ludzi. I to jest stargetowane dla dzieci. I to są produkty, które są bardzo podobne do poprzedniego How to Draw, jednakże tutaj się skupili właśnie na osobach. I mamy na przykład taki produkt wydany w 2017 roku w sierpniu. On jest na pozycji numer 939 w książkach, 152 strony. To jest dosłownie, akurat ten nie jest powiązany z How to Draw People, natomiast The Drawing Book for Kids, tutaj mamy różne postacie, różne zwierzątka, różne rzeczy właśnie do narysowania. To jest taka bardziej ogólna. Natomiast tutaj już mamy How to Draw Faces, The Big Book of Faces, How to Draw 400 Easy to Follow Step-by-Step Drawing Lessons for Kids. Wydana rok temu, prawie że dokładnie, 18700 pozycja w książkach. Następna, Learn to Draw People, tu już jest typowo Easy Step-by-Step Drawing Guide. Young Artist, wydana 2 lata temu w grudniu i tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda taki produkt. To jest ten sam schemat jak w rysowaniu tego rowerka, o którym rozmawialiśmy. Pozycja numer 8310 w książkach. Tutaj produktów tej niszy jest 998, czyli poniżej 1000, także świetny rezultat. I z racji tego, że mamy 4 kwartał niedługo i że mamy już jesień tak naprawdę, to jeszcze taka nisza jak Autumn Life Coloring Book, czyli kolorowanka o jesieni, o jesiennym życiu, mamy 369 rezultatów i tu są na przykład takie produkty, które zostały wydane 22 września, są bestsellerami. Mamy taki następny, 22 sierpnia, natomiast ten, co tutaj dalej możemy zobaczyć, wszystkie są właśnie w takich odcieniach jesieni, w pomarańczach, właśnie żółciach, to jest też właśnie nisza. Taka, bym powiedział, bardziej sezonowa. Mamy następny bestseller, wydany również 15 września 2020 roku. Zobaczmy sobie te produkty. Co tu jest, co tutaj można kolorować? Zapewne właśnie jakieś dynie, czyli Halloween liście, jakieś kukurydze. Tutaj jest bardziej złożona ta kolorowanka. Świetna kolorowanka, naprawdę, dlatego się tak dobrze sprzedaje, który ma ranking.
7336 w książkach i ten ranking zdobyła przez niecały miesiąc. Następna, tutaj mamy 100 stron. Co tutaj jest? To już jest dużo prostsza kolorowanka, którą możecie śmiało zrobić sami. Natomiast ranking, zobaczmy, 41 tysięcy, też bardzo dobry ranking, jak na kolorowankę. Autumn Sense Coloring Book, wydana miesiąc temu, niemalże dokładnie. Proszę bardzo, 2366 pozycja w książkach, niesamowite. Jak to wygląda w środku, pewnie też jest mocno rozbudowana, skomplikowana. Tak, to jest coś podobnego do tej pierwszej, którą sobie sprawdzaliśmy, ale jak widzicie, warto poświęcić trochę więcej czasu. I to była tak naprawdę ostatnia nisza, którą chciałem Wam pokazać. Mam nadzieję, że Wam się któraś z tych nisz przyda, że spróbujecie po prostu coś opublikować. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie pomocny, że skorzystasz z tych nisz, które Ci tutaj przedstawiłem. Jeżeli Ci się podobało, to daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i pamiętaj o tej zniżce na Helium Ten, którą udostępniam Ci w linku pod tym filmem. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć!